na początku to myślałem, że to są imprezy jakieś takie jedno, dwuletnie, trzyletnie, ale teraz kiedy widzę, że to już jest 16 rok, no to daje to do myślenia. Ja myślę, że ludzie mają takie poczucie, żeby wspierać jakieś fajne cele. To jest niezwykle cenna inicjatywa i ten Jurek Owsiak, trzeba go podziwiać, jest człowiek o niezwykłym charyzmie i energii niezwykłej. Oby mu to nigdy nie zaszkodziło. Ja jestem związany z służbą zdrowia i jego działalność jest niezwykle dla mnie ważna. Byłem oburzony, idąc kiedyś do kościoła, spotkałem taką znajomą, która w sposób bardzo taki nawet ordynarny odnosiła się do tej młodzieży, która zbierała. Nie wiem skąd się to wzięło, ale to są jakieś takie rzeczy, które nie wiem kto to rozsiewa, nie chciałbym nic sugerować, nie prawda? Ale jako wierzący nie widzę tutaj jakiegoś konfliktu, bo to jest przecież działanie samarytańskie tego Owsiaka. Cokolwiek tam ktoś może coś mieć do niego, jakieś zastrzeżenia o Woodstock czy coś takiego, ale mnie się wydaje, to nie jest nic złego i w naszej Gryndzy służby zdrowia jego działanie jest godne pochwały. Systematycznie zawsze staram się, jak gdzieś jadę w sezonie, przed sezonem oddać. Mailem dostaliśmy zaproszenie od organizatorki lotu motocyklowych. I to też mnie tak powiedzmy bardziej zmobilizowało, że ktoś nas po prostu zaprosił. Jest to fajna akcja, coś dobrego to robi, więc dlatego się do tego przyłączyłem. Co roku jest coraz więcej tych młodych ludzi dołącza do tej akcji, więc jest szansa, że to będzie dalej grało. Tak jak Jurek mówi, do końca świata ja będę. Naszym obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie w jednym miejscu zbiera się sporo osób. Stąd nasza obecność tutaj. Dbamy również o to, żeby bezpieczni byli kwestujący, gdyż najczęściej są to osoby młode, są to dzieci. To jest dla nas priorytet. Od kilku już lat na terenie Bielska Białej i gmin powiatu bielskiego nie dochodzi do zdarzeń, na całe szczęście, z udziałem osób, które kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że to świadczy o tym, że dobrze wypełniamy swoje obowiązki. Doskonała inicjatywa pomogła też naszemu synkowi. Korzystaliśmy ze sprzętu w szpitalu w Bielsku. Ktoś chce coś zrobić i nawet jeżeli zarobi na tym, bo to są główne zarzuty przeciwko, to ja nie mam nic przeciwko tym. Na razie zrobię dużo dobrego, nie tylko orkiestra, ale także koncerty Woodstock, więc jak najbardziej popieram. I oby więcej takich ludzi, które będzie się chciało, bo to jest strasznie dużo roboty. Taka pani nam powiedziała, że mamy ciężki grzech, bo Jurek Owsiak jest szatanistą. Tak nam powiedziała. Słyszałem tam, że teraz jest jakaś akcja, orkiestra z głową, czy coś takiego, i że pomagam dzieciom. Jeżeli raczej jakaś puszka jest, czy coś, to się dorzucę, ale jakoś tak niespecjalnie mnie to interesuje. No raczej ja się staram podchodzić do tego obojętnie, nie neguję niczego. Także tym bardziej jeszcze jakieś akcje, które są dobroczynne. Każde szpitale, które miałam okazję odwiedzić niedawno, mają bardzo dużo sprzętów z tego tytułu. Powinniśmy sobie pomagać wspólnie, bo nie wiadomo, kiedy spotka nas sytuacja taka, a nie inna.
najlepszy człowiek ma, powinien się podzielić z drugim człowiekiem. Powinno być troszeczkę tak spokojniej, tak radośniej, tak jeszcze kogoś... Tak to słyszałam tylko, ja tego nigdy nie widziałam, ale tak niepoważny, tyle pijatyki, tyle to słyszałam. Ja tego nie biorę to jako swoje, tylko to i tak mi czasem żal było. Tyle, niby to dla dobry cel, a tak niepoważnie i tak nie sympatycznie.